Cześć kochani, dzisiaj pokażę Wam zdobienie paznokci, do którego zainspirowała mnie najnowsza kolekcja lakierów Semilak zaprojektowanych przez Margaret. I żeby nie przedłużać, od razu przechodzę do malowania. Paznokcie przygotowałam sobie już wcześniej, nałożyłam na nie bazę hybrydową oraz lakiery kolorowe, które możecie tutaj zobaczyć. Następnym krokiem jest zmatowienie paznokcia pomalowanego na biało za pomocą bloka polerskiego. To sprawi, że ten paznokieć będzie bardziej szorstki, przez co lepiej będzie się na nim malować wzorki, a to właśnie na białym paznokciu będę tworzyć moje zdobienie. I teraz przechodzę do zdobienia. Do zdobienia używać będę dwóch lakierów z kolekcji Semilak by Margaret, numer 516 i 523, a zdobienie wykonywać będę za pomocą bardzo precyzyjnego, cienkiego, dość długiego pędzelka. No i zaczynamy. Postawiłam dzisiaj na jeden z najgorętszych trendów paznokciowych tego lata, czyli zdobienia Holiday Riviera. Są to zdobienia polegające na tworzeniu graficznych wzorów, dokładnie pasków, w których wykorzystujemy maksymalnie 3 odcienie. Są to zdobienia bardzo proste w wykonaniu, ale robią duże wrażenie, więc spokojnie każda z Was da sobie z nimi radę, a na pewno zrobi efekt wow. Jak widać, tworzę tutaj paski idące po skosie i zaczynam od koloru 523. Utrwalam sobie efekt w lampie i następnie nakładam jeszcze jedną warstwę tego lakieru, żeby mieć pewność, że mam 100% krycia. Pierwsza część zdobienia prezentuje się tak, możecie to zostawić na tym etapie, ale ja pójdę dalej i użyję drugiego koloru, czyli 516 i zrobię dokładnie te same paski idąc w górę. Gotowy wzór prezentuje się tak, utrwalam go w lampie, ale jeszcze dla pewności sięgam po biały lakier i dopracowuję wszystkie niedociągnięcia. Jeszcze raz utrwalam wszystko w lampie i teraz wystarczy nałożyć na paznokieć Top No Wipe, który sprawi, że będzie to wszystko tworzyć jedną piękną całość. Paznokieć będzie gładki i błyszczący. Po ostatecznym utrwaleniu topu na skórki nakładam oliwkę, moją ukochaną ananasową. I tym sposobem bardzo modne w tym sezonie letnie zdobienie, a co najważniejsze, proste w wykonaniu jest skończone. Jeżeli macie akurat te odcienie, to mam nadzieję, że będzie to fajna inspiracja, ale pamiętajcie, że możecie to zdobienie wykonać jakimikolwiek kolorami chcecie. Więc bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do subskrypcji kanału, żeby być z filmami na bieżąco i do następnych filmów. Buziaki, pa pa!